Za nami Dzień Wszystkich Świętych, który w naszej kulturze utożsamia się ze smutkiem, zadumą i powagą. W ostatnich latach trochę kolorytu stara się mu nadać Halloween, kojarzone z kolorowymi kostiumami i zwyczajem zbierania cukierków po domach. Przypadające na 31 października święto najprawdopodobniej narodziło się na Wyspach Brytyjskich, jako dzień, w którym obchodzono pożegnanie lata i powitanie zimy. Istnieją też zapiski sugerujące, że powstało w starożytnym Rzymie. W większości Polaków kojarzy się jednak ze Stanami Zjednoczonymi, w których to stał się niezwykle popularnym obrzędem. A z czym Halloween kojarzy się z łupszczaną? Dzisiaj jest takie święto Halloween. I co to jest w ogóle? Słyszałeś o tym? Nie. Święto diabła. O jeny, tak naprawdę mówisz, że to jest święto diabła? Tak. A dlaczego tak mówisz? No bo na przykład księdzy mówią, że nie przyjmują, bo to jest święto diabła. Znaczy, tak uważasz rzeczywiście, bo to młodzi ludzie przebierają się za duchy, za upiory, tak, za... Tak, a ty też się przebierasz? Ja już z tego wyrosłem. Wyrosłeś. A podoba ci się obchodzenie właśnie takiego Halloween na wesoło? Podobało mi się. No to czy to rzeczywiście uważasz, że to święto diabła jest? No. Czy raczej zabawa? Nie. Taka zabawa dla dzieci. A ty już rozumiem, jesteś taki dorosły, że już wyrosłeś z tej zabawy, tak? No. Dziękuję. Dzisiaj mamy Halloween. Dzieci zbierają pieniążki, pukają do drzwi, żeby im dać te grosze albo słodycze. Bardzo ładnie to wychodzi, bardzo. W Polsce jeszcze jest tak, że dosyć dużo ludzi bulwersuje się tym, że ta moda przyszła z zachodu, że dzieci chodzą, przebierają się za śmierć, za trupy i się niektórym to nie podoba. Dzwonią ci po drzwi i pukają, mówi, bo otworzy, dasz słodycze albo pieniążki i im tak zbierają. Ale... Czyli to jest takie wesołe święto w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wesołe, tak. U nas na razie w Polsce, no, obchodzimy. Wiecie, na razie, nie? A czy coś złego jest w tym święcie? Nie. Dzisiaj jest takie angloamerykańskie święto Halloween. Czy słyszał pan w ogóle? No, słyszałem, proszę pana. No, jako człowiek w tym wieku, jak widać, to nie jestem za, ale nie dziwię się, że młodzież tym lubi się bawić i się bawi. To również święto powiązane z kultem zmarłych, związane z kultem zmarłych, gdzie młodzi ludzie przybierają się za upiory, za duchy, za demony. No, dlatego uważam, że jednak tak się nie powinno świętować święto zmarłych, a jednak tradycyjnie, tak jak my to robiliśmy w latach poprzednich i do chwili obecnej to kultywujemy. Rozumiem, czyli nie powinno się jakby z przymrużeniem oka traktować tego? To znaczy ja, patrząc na to, co młodzież robi, patrzę na nich z przymrużeniem oka, ale sam tak nie robił. Czy słyszała pani, jakie dzisiaj święto jest? 31 października? Halloween. Halloween, właśnie. I co pani myśli na ten temat? No, z naszą wiarą katolicką to nie jest zgodne. Ale to również jest powiązane z kultem zmarłych. Ale no, my inaczej czcimy. Jednak będzie wszystkich świętych jutro i później Dzień Zadusznych drugiego. Tak bardziej. To jest takie traktowanie śmierci trochę z przymrużeniem oka. Młodzi ludzie się przybierają, robią różne korowody, przybierają się za duchy, za upiory. No, to znaczy ja tego nie praktykuję, a też na przykład w przedszkolu dzieci mają to, no i podchodzą. Z drugiej strony jako zabawę do tego można troszeczkę podejść. Maluchy nie rozumieją, ale jako tam ja nie chodzę i nie proszę o cukierki zamiast psikus. Słyszałam o tym oczywiście, ale uważam, że to akurat na naszym polskim rynku to nie jest do obchodzenia. Ale od lat już się przyjęło. Młodzi ludzie przybierają się za duchy, stroją domy, bawią się w różne takie trupy, tak z przymrużeniem oka traktują tę śmierć. Ale ja nie jestem za tym. A co się pani nie podoba? To, że tak właśnie się bawią tą śmierć? Tak, tak. A jak powinniśmy obchodzić te dni? Refleksja. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję. Według mnie nie jest to złe, bo przecież każdy obchodzi jak chce. Mi się wydaje, że najbardziej to z tego cieszą się dzieci. Bo to przybierają się, bawią się. Bawią się, tam traktują, są tak się trochę jakby, tak, no, wesoło. Zwyczajają do tej śmierci. Do tej śmierci, że śmierć nie jest tylko jakimś całkiem złym, tylko że można jakoś inaczej to odbierać, nie? No ale starsi ludzie, no inaczej to. Czyli pani toleruje tą nową modę, która przyszła do nas z zachodu? Toleruję, nie jestem jakaś tam dziwacznie nowoczesna, ale mi się wydaje, że to nic złego. To nie jest nic złego.
No, według mnie jest to ciekawy element kultury, lecz niekoniecznie, bo wiemy, jaka jest nasza polska mentalność i niektórym się ten pomysł nie podoba. No ale w sumie w ciągu upływu lat widzimy, jak to przyjmuje się w naszych realiach i myślę, że za kilka lat będzie to już takie popularne święto dla młodych ludzi. A dlaczego to się niektórym nie podoba? Jak pan myśli? Ponieważ jesteśmy krajem katolickim i jak wiemy, jest to trochę pogański zwyczaj i dlatego jest to tak źle odbierane przede wszystkim przez osoby starsze. A one mają właśnie dużo do powiedzenia w tym temacie zawsze. Ale na przykład Dzień Zaduszny czy Dziady to też jest pogański zwyczaj, a który się przyjął tutaj w naszej tradycji. No ale wie pan, jak to jest z naszą polską mentalnością. To właśnie wszystko od tego zależy. A czy pan obchodzi Halloween? Nie, nie obchodzę Halloween. Słyszałam oczywiście, że tak, ale u nas raczej mniej się przyjmie, aniżeli no, w Stanach, przynajmniej tam już od dawna jest. Ale od lat już młodzi ludzie przebierają się za różne zombie, za różne trupy, chodzą, wzbudzają zainteresowanie, strach, bawią się śmiercią. Dla dzieci mnie się wydaje, że to straszydła. I to pociąga. A czy to jest złe? No zabawa może nie jest zła, ale mnie się wydaje, że w naszej tradycji bardziej spokój jest takim przyzwyczajeniem, aniżeli radość i wesołość. Uważam, że może to jest atrakcja dla dzieci, tak? Dzieci sobie chodzą, zbierają cukierki, ale niekoniecznie dla ludzi starszych, którzy uważają, że to jest wbrew naszej wierze, a przecież w Polsce przeważa większość chrześcijan, katolików. Wierzymy w Boga, nie w kościotrupy, czy w jakieś dynie i tak dalej, tak? Ale ci młodzi ludzie też nie wierzą w kościotrupy, tylko po prostu się tym bawią. Tak, dokładnie. Dla nich to nie tylko dzieci, bo też po Słupsku, na przykład rok temu czy dwa lata temu, były takie parady zombie właśnie w Halloween, w których uczestniczyli ludzie właśnie w twoim wieku. Wiem, pamiętam. Ja nie uczestniczyłem akurat w tych paradach, ale nie mam nic przeciwko ludziom, którzy uczestniczą w tym. Naprawdę, szanuję wszystkich, także tych starszych, którzy negują te święto, i oczywiście tych młodych. Nie, też w jakiś sposób nie obrażam czy coś. To jest ich życie, tak? Chcą, świętują. Nie, to nie. A co koleżanka myśli na temat Halloween? Podoba ci się? No, imprezy są fajne ogólnie, ale tak, żebym uczestniczyła, to już myślę, że nie, że jestem za. Ale brałaś udział kiedyś w takiej imprezie Halloweenowej? Nie. Teraz to w sumie, jak już jestem starsza, to teraz w sumie te dzieci teraz tak uczestniczą w tych zabawach, a jak ja byłam młodsza, to tak nie było. Tego nie było tak nagłaśniane. Ale podoba ci się ta tradycja? No, może być. Widzisz coś w tym złego, jakieś zagrożenie? Nie. Jak widać, ilu pytanych, tyle opinii. Nie da się jednak ukryć, że Halloween w Polsce będzie przybierać na znaczeniu, podobnie jak znany wszystkim dzieciom wizerunek świętego Mikołaja, za który odpowiedzialni są marketingowcy z Coca-Coli.